paćka polega na następna. Szanowni Państwo, teraz już zupełnie oficjalnie witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na premierze, uroczystej premierze filmu Za Bochem Chleba. Witamy serdecznie. Przyszły do dziadka mojego dwie Żydówki, poprosiły o chleb i ten chleb dostały. Do nas wszedł Żyd, który mieszkał w Sadownym i od razu do garnka i co było w garnku, jakaś zupa, od razu zjadł. Mój brat, który się urodził w 37 roku, bawiąc się, też przyszli do niego Żydzi i też mówili: o chłopczyku, przynieś chleba. To chodziło za mną gdzieś od dawna, to znaczy historia rodziny Lubkiewiczów była tą historią, którą poznałem jeszcze w domu rodzinnym, która była opowiadana lokalnie tutaj przez lokalnych nauczycieli historii, przez rodziny w domach, także byli tacy bohaterowie, wówczas jeszcze całkowicie nienagłośnieni, bo to jeszcze było przed akcją, zawołali po imieniu. Nikt wcześniej tej historii na skalę ogólnopolską nie opowiedział. Gromadzimy się tu w dniu mordu na rodzinie Lubkiewiczów. Jest to 81. rocznica. Nie udało nam się zdążyć z filmem z powodu problemów z finansowaniem na okrągłą rocznicę, ale tak czy inaczej cieszę się, że w takim momencie, chociaż to tragiczne chwile wspominamy, ale że dokładnie w tym momencie możemy się tu dzisiaj gromadzić też z rodziną, z potomkami państwa Lubkiewiczów, którzy za chwilę będą tutaj gościć. One wyszły tutaj z posesji za furtkę i niestety natrafiły na Niemców. Kompania taka karna przyjechała do Sadownego, patrolowała ulicę, zostały zatrzymane, pytali się ich, skąd mają ten chleb. Powiedzieli, że od dziadka Lubkiewicza. Tam zostały rozstrzelane te Żydówki. Ja pamiętam jako dziecko, że jak się wyszło, bo to blisko tam przy piekarni, bo moi rodzice do 70 roku prowadzili tą piekarnię. W tym samym miejscu. W tym samym miejscu tam przychodzili mieszkańcy, więc często wspominali moich dziadków. Bardzo tego nie rozumiałam, bo tak mówili, twoich dziadków rozstrzelane, tak jak był człowiek mały, no to nie wszystko dokładnie zrozumiał, że jak to mogli rozstrzelać za bochenek chleba, no kto, dlaczego, jak się tam miało 5 lat czy ileś, ale takie były takie rozmowy. Chleb jest symbolem życia. W naszym filmie też on symbolizuje życie, ale życie okupione najwyższą ofiarą, jaką może ponieść człowiek, czyli oddaniem swojego życia w obronie drugiego człowieka, w ochronie jego życia, w uratowaniu jego. Próbowaliśmy właśnie spowodować, aby widz, oglądając scenę wypieku chleba, poczuł ten jakby transcendentalny aspekt wypieku chleba, że on jest nośnikiem życia, że jest ciałem Chrystusa, tak? W jakimś sensie rozdartym potem na strzępy przez tych hitlerowców, tymi działaniami bestialskimi, że to była walka cywilizacji. To nie tylko poświęcenie swojego życia, ale też ta postawa Lubkiewiczów była postawą sprzeciwu wobec całego zła, które wtedy nadchodziło, tak? Niemcy wtargnęli do domu. W tym domu właśnie była tylko moja mama, ale za chwilę wchodzi babcia, Niemiec, trzyma pistolet jej przy głowie i krzyczy do niej, żeby się przyznała, że dała Żydówkom chleb. I mówi: będę liczył do 10, jak się nie przyznasz, to cię rozstrzelę. Ci
ciężko nam jest odpowiedzieć na pytanie, jak byśmy się zachowali w sytuacji, kiedy niemiecka spluwa byłaby przy naszych skroniach, a z boku stałaby rodzina. Nie wiemy, czy nie wydalibyśmy. Może byśmy nie wydali tego Żyda. Może byśmy zapłacili tą najwyższą cenę. Ale tego nie wiemy, a bardzo łatwo nam teraz serwować wyroki, tak? I jakby rozmawiać o tych postawach, krytykować je i tak dalej. Mamy nadzieję, że ten film będzie takim przyczynkiem do zdrowej dyskusji na temat polsko-żydowskich relacji, które są bardzo trudne i po jednej, i po drugiej stronie. Poza Instytutem Dziedzictwa Myśli Narodowej, który nam zapewnił finansowanie filmu, to cała reszta pomocy instytucjonalnej jest już pomocą, jaką uzyskaliśmy tu lokalnie. Czyli widać było, komu to najbardziej zależy. Właśnie Gminnemu Ośrodkowi Kultury, Muzeum Ziemi Sadowieńskiej, Muzeum Treblinka, Szkole, Liceum Ogólnokształcącemu w Sadownym, tak? Parafii, tak? Czyli i też wielu osobom prywatnym, które się do nas zgłaszały, że mają jakieś zdjęcie, że mogą coś dać do filmu. Zdjęcie przedwojennego Sadownego, zdjęcie Sadownego w trakcie okupacji. Robiąc film Za bochem chleba, dowiadywaliśmy się o kolejnych rodzinach, często w żaden sposób nieupamiętnionych, bo to była na przykład pomoc jednorazowa, okazjonalna, także jakiś Żyd się zabłąkał, no mówiąc brzydko, dookoła mojego domu, dałem mu coś do jedzenia, poszedł dalej, tak? Że takich aktów pojedynczej dobroci, ale wciąż zagrożonej śmiercią, tak, prawda? Było bardzo wiele. Niektóre z tych osób nawet nie pomyślały o tym, żeby za ten jednostkowy akt ubiegać się o jakieś upamiętnienie. Niektóre wprost nie chciały, że chciały, żeby ten akt miłosierdzia, dobroci wobec drugiego człowieka pozostał tylko w ich sercu. W ogóle nie chciały o tym mówić. Mamy informacje o takich rodzinach, że tych rodzin, które pomagały Żydom, było więcej. Moja babcia, moja mama opowiadały o rodzinie Lubkiewiczów. Ta pamięć o tej rodzinie, o niezwykłym bohaterstwie rodziny Lubkiewiczów była moją historią, moją pamięcią. Jestem pewna, że ten film będzie takim bardzo ważnym dla nas edukacyjnym drogowskazem. Już wiemy, że będziemy ten film promować w nieopodal leżącym Muzeum Treblinka, ale też jestem pewna, że Samorząd Województwa Mazowieckiego włączy się w tę piękną historię pamiętania o tych, którzy za bochen chleba tracili życie. W tym przypadku tego filmu, który mamy nadzieję jak najszerzej dystrybuować, rozesłać po festiwalach, mamy nadzieję, że ta skala oddziaływania będzie jak największa, bo no, zależy nam po prostu, żeby jak najwięcej osób o rodzinie Lubkiewiczów, ale też o rodzinie Jadziejowskich, bo ona również się pojawia w tym filmie, usłyszało. Jest to bardzo ważne, żeby budować świadomość, też historyczną świadomość też wśród młodych tego, czego są spadkobiercami, jakiej historii, jakiej siły, która tu drzemie w ludziach mieszkających. Czułem, patrząc na te twarze, na twarze ludzi, którzy się zgromadzili na premierze, czułem wzruszenie, tak? Że jeszcze jest nadzieja, że ta historia nie umrze, że będzie miała swoją kontynuację, że ci ludzie nie zapomną o tym, jak wielką ofiarę krwi, jak wielką odwagę mieli ich przodkowie, jak dużo poświęcili, żeby uratować drugiego człowieka, bez znaczenia na jego pochodzenie, wyznanie czy miejsce zamieszkania. Poczułam się bardzo szczęśliwa, że jednak ta społeczność lokalna pamięta i chce pamiętać. Zebrało się tutaj dużo ludzi. No, ja jestem bardzo zadowolona, że właśnie został zrealizowany taki film, że to zostanie, że to będzie takie ziarno pamięci, które będzie się rozrastało na przyszłe pokolenie.